Witam jak zawsze serdecznie na kanale Wilgaudio. Dzisiaj kolumny Heko Direct, które będą modyfikowane. Będzie tutaj, ja tradycyjnie, bez kompromisów, na grubo w cudzysłowie. Powiem tyle, że film mamy już nagrany, jak one grają w oryginale, jaki jest dźwięk. W tej chwili już sobie boczkiem sobie leży na stole. Zaczynamy ją rozbierać. Zrobimy oczywiście pełne pomiary i tak dalej. Zobaczymy, jakie podzespoły najlepiej tutaj się sprawdzą. No i będziemy walczyć z cackiem. Także zapraszam na dalszą część filmu. Tak wyglądają zwrotnice od Heko Direct, które już tutaj Krzysztof postarał się i wyjął. Wszystko oznaczone. Tak kolumny wyglądają w środku. Wytłumienie pianką. To będziemy troszeczkę też tutaj modyfikowali, łącznie z usztywnieniem tych obudów i tak dalej, ponieważ w pewnych miejscach powstają rezonanse. W skrócie cała płytka. Wiadomo, tutaj mamy kondensator równoległy. Wszystkie na te opisane są w torze. Cewki są już pomierzone. Rezystory ceramiczne też będą wymienione na lepsze, na bardziej zacne, że tak powiem. No, kondensatory Spirit, no to tutaj też nie ma mowy o jakimś, Bóg wie jakim brzmieniu, wiadomo, równoległe są elektrolity, które oczywiście zostaną wymienione. Często robi się tak, że bocznikuje się na przykład elektrolit do dużej pojemności jakimś kondensatorem małym 0,1 czy tam nawet 0,5 mikrofarada foliowym. W tym przypadku nie będzie żadnych boczników ani tego podobnego typu pracy. Także będą tutaj wymienione za chwilę, na jakie będziecie mogli zobaczyć. Troszeczkę będzie kombinacji, jak pomontować, powiedzmy, wszystkie cewki, ponieważ będą tu cewki taśmowe. No ale myślę, że to wszystko się uda. Także lecimy z tematem. Ostatni rzut oka na kolumny. Wszystko zamontowane, zwrotnice są przeniesione w inne miejsce. Tu, gdzie widać to wycięcie, tam były oryginalnie umieszczone zwrotnice. One były tak blisko głośnika niskotonowego, że w pewnym stopniu magnes też wpływał magnetycznie na cewki. Także już tak woleliśmy to ominąć, rozdzielić głośnik. Zwrotnica w tej chwili jest za głośnikiem wysokotonowym, siedzi sobie tam w środku, przykręcona przez piankę. Tak naprawdę, co dalej? Pozostaje nam uzbroić wszystko, dobić tego wytłumienia, ponieważ i na górze, i na bokach ta kolumna prawie nie ma wytłumienia. No troszeczkę jest jego za mało, powstają dziwne takie brumienia w niższych rejestrach, buczenia. To oczywiście też skorygujemy, montujemy całość. Na ten moment żegnam się z Wami. Serdecznie dziękuję za obejrzenie następnego, kolejnego odcinka. Pozdrawiam właściciela kolumn, pana Marka. Mam nadzieję, że dźwięk przypadnie do gustu. Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Trzymajcie się. Thank you.
Jak można zauważyć po modyfikacji, mam nadzieję, że udało Wam się to zauważyć, dużo lepsza, niska podstawa basowa. One w oryginale mają bas taki dość płytki, wysoki, estradowy jakby troszeczkę. Natomiast jest takie lekkie dudnienie, jakby buczenie tych najniższych częstotliwości. To jest zmodyfikowane, już oczywiście zrobiliśmy korektę. Tak więc mam nadzieję, że usłyszeliście. Jest bardzo fajny na żywo, oczywiście bardzo fajny, niski dół z precyzyjną taką, z precyzyjnym fajnym basem. Dużo bardziej rozrosła się takiej stereofonia, efekt sceny, dużo bardziej detaliczne, lepsze są te dźwięki, nie ostre, bo nie poprawialiśmy tutaj ostrości. Także dużo lepszy ten dźwięk jest, taki fajny, mięsisty, napowietrzony i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można by jeszcze naprawdę bardzo długo poetycko o tym mówić. Wysokie z większą ilością powietrza, one były troszkę jakby sypiące sybilantami w niektórych miejscach, troszeczkę suche. W tej chwili naprawdę bardzo fajnie ten dźwięk się rozrósł, można powiedzieć. Oczywiście trzeba dać im się ułożyć, w cudzysłowie wygrzać. To już pozostawiamy klientowi. Mam nadzieję, że po jakimś czasie zadzwoni do nas, powie jak brzmienie po ułożeniu, po wygrzaniu tych kolumn, jak brzmienie będzie wyglądało. No i co, to na tyle. Jeszcze raz dzięki serdeczne, życzę wszystkiego dobrego. Nadmienię, bo często pytacie, utwór to Walker Maria Estela, Second Chance. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrawiam.